witam z tej strony Nightshade i po długiej przerwie postanowiłem wrócić do nagrywania. Zobaczmy, jak to pójdzie. Teraz mam dla was Wybrzeże Mieczy, The Sword Coast, tłumaczenia Atoma. Autorem oryginału jest Adrian Vesper, korekta pre-rating $84 Yetvro. Opis. Gdy tajemniczy wróg zaczyna polować na młodą magiczkę Twilight Sparkle, nawet bezpieczne mury Cytadeli Candle Keep nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa. Z wyznaczoną nagrodą za jej głowę i czując na ramieniu oddech śmierci, jedynym ratunkiem dla klaczy jest magia przyjaźni. Być może wraz z nowymi sojusznikami u swego boku zdoła odnaleźć odpowiedzi na dręczące ją pytanie i odkryć swe przeznaczenie. Wybrzeże Mieczy, The Sword Coast. Prolog, Candle Keep. Ten, który walczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy w ciebie. Friedrich Nietzsche. Zbudowana na szczycie skał górujących nad Wybrzeżem Mieczy, Cytadela Candle Keep, kryje w swoim wnętrzu najpełniejszą i chyba największą kolekcję pism w całej Equestrii, imponująca forteca, której władcy trzymali się z dala od intrygi spisków zewnętrznego świata. Stanowiła swoiste sanktuarium wiedzy w czasach zarówno pokoju, jak i wojny, zaś uczeni ze wszystkich krain przybywali, by osiedlić w jej murach. Niezależnie jednak od tego, czym było Candle Keep, dla Twilight Sparkle miejsce to było przede wszystkim domem, Candle Keep. Na końcu zakurzonego korytarza, utworzonego między dwoma wysokimi regałami, Twilight Sparkle użyła magii, aby odłożyć wysuszone tomisko na jego miejsce na półce ponad jej głową. Po jego odłożeniu przeczytała jeszcze raz znajomy tytuł, Compendium. Imię autora dzieła zaginęło gdzieś na przestrzeni wieków, ale młoda magiczka znała każdą jego stronę, począwszy od opisanych w początkowych rozdziałach prostych zaklęć, które mogła rzucić przy pomocy pojedynczej myśli, aż po znacznie potężniejsze arkana, których nie odważała się nawet próbować zainkantować. Nawet mimo tego, że teoria kryjąca się za bardziej skomplikowaną i potężną magią fascynowała ją niezmiernie, wiedziała, że nigdy nie skorzysta z takich zaklęć. Wątpiła, że kiedykolwiek udaje jej się osiągnąć podobny poziom sztuki magicznej, którym odznaczał się jej mentor, arcymag Starswill, brodaty. Westchnęła, przypominając sobie, że jako podopieczna Starswilla już zdążyła się nauczyć o magii więcej niż większość jednorożców przez całe życie. Czuła się szczęśliwa, mogąc uczyć się u boku kucyka, który był przy niej, odkąd pamiętała. Sięgnęła magią po książkę, chcąc ją na powrót zdjąć i przeczytać raz jeszcze jej ulubiony rozdział, nim odejdzie. Lecz gdy tylko wolumen został podniesiony, okropna kreatura przerwała jej studiowanie. Niespodziewajka! Pełen niepohamowanej radości głos zagrzmiał w uszach Twilight równie głośno, co uderzenie pioruna. Wystraszona, upuściła książkę z objęć swej lewitacji. Nim to mistrze upadło ciężko na podłogę, zdążyło jeszcze ją wpierw ugodzić w pyszczek. Au, Pinky! Zawołała Twilight, masując swój świeżo raniony nos. Spojrzała na różowego kucyka skręconą grzywą, który był bezpośrednio odpowiedzialny za jej ból. Pinkie Pie wlepiła w nią wypełniony troską wzrok. Przepraszam, Twilight, to chyba było trochę zbyt niespodziewajkowe. Co ty tu robisz? Syknęła magiczka. Nie powinno cię tu być. Pinkie rzuciła jej pytające spojrzenie, po czym wciągnęła głośne powietrze. Racja, wypadek z eksplozją zostałam wrobiona. Nawet jeśli to prawda, w co wątpię, oczy Twilight zmrużyły się. To zasady są zasadami. Masz zakaz wstępu do biblioteki. Dostałem pozwolenie, oświadczyła z wesołą miną różowa klacz. Ciekawe od kogo? Twilight zmarszczyła brwi. Od Starswilla. Jasne, burknęła magiczka. Dlaczego on ją tak lubi? Poczęła się zastanawiać. Chaos i zniszczenie chodziły za Pinki krok w krok, rujnując zawsze ciche chwile, które Twilight poświęcała na naukę. Ona i Pinki były w tym samym wieku i obie zostały też bardzo młodo adoptowane,
wszyscy nie pamiętały nawet swoich rodzicieli. W Cantle Keep mieszkało niewiele źrebaków, więc gdy Twyla dorastała, Star Swirl uparł się, aby spróbowała się z nimi zaprzyjaźnić. Ona z kolei nienawidziła integrowania się z innymi kucykami. W przypadku Pinkie Pie nie musiała jednak nawet próbować. Właśnie, to mi przypomniało. Powiedział, że jeśli cię spotkam, to mam ci przekazać, że masz się z nim zobaczyć na pierwszym piętrze biblioteki. W czasie, kiedy Pinkie zaczęła swój typowy, podekscytowany monolog, Twilight podniosła książkę z ziemi, a ja na to, że na pewno będziesz w bibliotece i że cię znajdę, jeśli tylko powie kronikarzom, żeby mnie wpuścili. I dzięki temu mnie puścili. I zgadnij, co się stało potem. Znalazłaś mnie, jak widać, rzekła Twilight, odkładając kompendium na swoje miejsce. Tak jest, uradowałaś Pinkie. Zamierzasz do niego iść? Dodała. Uśmiech na jej twarzy osłabł. Wyglądał na zmartwionego. Tak, pójdę się z nim zobaczyć, potwierdził jednorożec. To musi być coś ważnego, pomyślała Twilight. To, że Star Swirl był czymś zmartwiony, nie było niczym nowym, ale tym razem posunął się do tego, aby znieść zakaz, jaki nałożyli na Pinkie inni kronikarze. Fioletowa klacz zaczęła szybko iść oświetlonymi świecami korytarzami ogromnego przybytku wiedzy, kierując się w stronę prowadzących na pierwsze piętro schodów. Pinkie podążyła za nią. Kiedy tak szły, różowa klacz zaczęła łamać uświęconą ciszę archiwów podczas nucenia pod nosem piosenki. Twilight z całych sił starała się zignorować irytujący dźwięk, ale jej cierpliwość wyczerpała się, nim kucyki dotarły na trzeci poziom schodów. Powiedziałaś już, że Star Swirl chciał się ze mną widzieć, więc co na Equestrii jeszcze tu robisz? Ryknęła. Czworo para oczu natychmiast utkwiło w miejscu wzrok. Posiwiałe kucyki w żółtych szatach zaczęły się na nią gapić, zaś ich stare kości zdawać by się mogło, aż trzeszczały, kiedy zaczęły powolnym krokiem iść w jej stronę. Z pewnością celem przekazania ściszonym głosem zjadliwej reprymendy. Twilight zamarła. Nic nie przerażało jej bardziej niż dezaprobata kronikarzy. Ostatnim razem, kiedy zaangażowała się w zabawę z Pinkie, została pozbawiona prawa wstępu do biblioteki na cały dzień. O-o, mruknęła Pinkie, owijając kopytko wokół szyi Twilight. Chyba przesadziłaś, ale nie bój się nic. Więc robić, musisz tylko rzucić zaklęcie śliskości. Po twarzy Twilight przetyczyła się kolejna fala przerażenia. Dobrze wiedziała, co planuje różowy kucyk. O nie, 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 nie. To właśnie przez to wpakowałem się w kłopoty ostatnim razem. Ty chyba nie możesz poważnie. Dalej, Twilight, to przecież będzie fajne, proszę. Pinkie posłała jej błagalne spojrzenie. Twilight wywróciła oczami, choć równocześnie poczuła się nieco podekscytowana. Ostatni raz rzeczywiście był całkiem zabawny. Dobrze, stanęła pewnie. Jedno zaklęcie śliskości już się robi. Energia zaczęła krążyć w jej rogu, kiedy klacz przechodziła przez kolejne magiczne procedury niezbędne do rzucenia zaklęcia. Przygotowywanie tego czaru rano zajęło jej około minuty, ale teraz ukończyła go w ledwie kilka sekund. Lawina! Zawołała Pinkie, po czym oblepiona przez magiczną maść skoczyła w dół schodów. Zaczęła mknąć po zębatej górce niczym kostka roztopionego masła, triumfalnie śmiejąc się przez całą drogę. Twilight skoczyła jej śladem, ślizgając się na pozostawionym przez różowego kucyka śladzie. I śmiech dołączył do wesołych okrzyków Pinkie, kiedy dwie klacze znalazły się w końcu na ostatnim poziomie schodów. Niestety, Twilight zauważyła, że u ich podnóża czeka na nie katastrofa. Pinkie, uważaj! Krzyknęła. Zaraz potem zdała sobie sprawę, że było już za późno. Pinkie uderzyła w wózek z książkami, robiąc fikołka, impet wyrzucił bezcenne tomy w powietrze. Twilight instynktownie zasłoniła twarz kopytami, ochraniając się przed uderzającymi w nią twardymi oprawami. Kiedy dalej ślizgała się poprzez ten chaos, w końcu obie klacze wyhamowały i znalazły się tuż przed czyimiś nogami. Nim magiczka zdołała w pełni pojąć, co się tak właściwie stało, znalazła się z powrotem na nogach, uniesiona magią.
Śliska maś wyparowała w nicość, kiedy fioletowa klacz opuściła swoje zaklęcie. Zauważyła, jak porozrzucane książki unoszą się w górę i posłusznie wracają na swoje miejsce w wózku. Gdy Twilight odwróciła się, aby zobaczyć, przed czymi kopytami wylądowała, natomiast poczuła się bardzo mała. Stojąc przed nią, ogier miał założoną spiczastą czapkę, spod której ronda wystawały krzaczaste brwi. Długa, biała broda ciągnęła się od jego podbródka. Róg jednorożca przestał świecić, kiedy ten zakończył sprzątać bałagan, jakiego narobiły dwie klacze. Jego złote oczy, miast wpatrywać się w Twilight z należnym rozczarowaniem, skupiły się na dopiero co pozostawionym wózku. Star Swirl, uszy Twilight dopadły. Przepraszam, wiem, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego chuligana. Przerwał jej silny uścisk. Jesteś już, Twilight Sparkle, doskonale. Posłuchaj mnie uważnie, rzekł stary mag, wypuszczając swoją uczennicę. Jego głos był srogi, ale nie niósł za sobą spodziewanej przez Twilight dezaprobaty. Barwiło go za to coś innego, zmartwienie. Ale co z tym bałaganem, kronikarzami i wózkiem z książkami? Wybełkotała. Nie martw się o to, Twilight. Musisz spakować swoje rzeczy, masz. Star Swirl podał jej małą sakiewkę z monetami. Kup także jakieś jedzenie na drogę. Wybieramy się na wycieczkę. Muszę tylko zabrać coś z mojego pokoju przed wyruszeniem. Spotkajmy się tu znowu, gdy będziesz gotowa. Ale, mistrzu, nie rozumiem, co się dzieje? Spytała Twilight, strapiona. Musimy opuścić Candle Keep. Wrócimy, kiedy tylko to będzie możliwe, odpowiedział Star Swirl. Jeśli to będzie możliwe, dodał, szeptając pod nosem. Twilight była pewna, że się przesłyszała. Ale dlaczego? Kontynuowała wypytywanie. Dlaczego mamy opuścić Candle Keep? Arcmag uśmiechnął się lekko z troską w oczach. Musisz mi zaufać, Twilight. Trzeba nam ruszyć w drogę. Wiedz, że nie prosiłbym cię o to, gdyby istniało lepsze rozwiązanie. Usta klaczy otworzyły się, kiedy ta chciała zaprotestować, lecz żadne słowo nie wyszło z jej gardła. Zamiast tego przytaknęła. Rozumiem, mruknęła, biorąc sakiewkę. Wyszła z biblioteki jak w transie, ledwie zauważając blask słońca, kiedy przekroczyła granicę otaczającego cytadelę przyjaznego miasteczka. Twilight kroczyła przez skąpany słońcem ogród, z oczami utkwionymi w schludnie wyłożonej kamieniami ścieżce. Nie mogła myśleć o niczym innym, jak o nadchodzącym opuszczeniu Candle Keep. Biblioteka była jej domem i całym światem. Zgromadzone w niej księgi dały jej mądrość, tysięcy umysłów. A cała ta nauka odbywała się w poczuciu spokoju, bezpieczeństwa i porządku. Żadna zmienna nie naruszała jej życiowego równania, lecz teraz niespodziewany czynnik zmienił jego wynik na niewiadomą. Coś się wydarzyło, coś, przez co Star Swirl postanowił wywrócić ich świat do góry nogami. Znajomy głos przerwał jej rozmyślania. Przygoda, Twilight, cieszysz się? Pinkie Pie. Twilight nawet nie zauważyła, jak różowy kucyk za nią podąża. Błyskawicznie odwróciła się w stronę Pinki. Nie ruszam na żadną przygodę. Nic ciekawego się nie wydarzy. Nie będę zabijać diamentowych psów, stawać twarzą w twarz ze śmiercią, walczyć ze smokiem, a już na pewno nie uratuję świata od nieuchronnej katastrofy, wykrzyczała jej twarz. Wzięła głęboki oddech, aby zwalczyć narastającą panikę. To po prostu zwykła podróż, zakończyła łagodnie. Pinki nie odezwała się ani słowem, widocznie oszołomiona przez nagły wybuch jednorożca. A teraz lepiej pójdę już kupić potrzebne rzeczy. Pinki podążała za magiczką, idąc teraz po ścieżce biegnącej wzdłuż niewielkiego murku, otaczającego ogród biblioteki. Wszyscy badacze czy archiwiści w Candle Keep mieszkali w samej cytadeli, w czasie kiedy reszta mieszkańców żyła w obrębie otaczającego ją muru. Większość sklepów i domów była umiejscowiona wzdłuż ciągnącej się tu nieutwardzonej ścieżki. Twilight szybko utworzyła mentalną listę zakupów. Najpierw odwiedzi sklep, aby zakupić podstawowy ekwipunek do podróży, a następnie karczmę, by kupić zapasy. To, co jej zostanie, będzie mogła wydać u alchemika na mikstury na wszelki wypadek.
klacz szybko nie kończyła pierwszą część zadania, po prostu wyliczając uprzejmemu sklepikarzowi kolejne rzeczy, które potrzebowała. W tawernie nie poszło jej już tak łatwo. Oczywiście, mogę ci to dać, ale na Equestrie, po co ci tyle racji żywnościowych? Zapytała stojąca za lodą pani Cake, wyraźnie zmartwionym głosem. Bo wyrusza na przygodę, oświadczyła Pinkie Pie. Fajnie oparła się czołem o handlady i burknęła pod nosem. Nie idę na żadną przygodę, to tylko krótka wycieczka. Och, pani Cake wyciągnęła z zalady wielki worek owsa. Gdzie dokładnie idziesz? Nie wiem, mruknęła Twilight, wciąż leżąc z górą twarzy na blacie. Starswim nie powiedział. Wtedy dopiero w pełni dotarło do niej to, co zaczęła podejrzewać już od momentu rozmowy ze swoim mentorem w bibliotece. Coś było nie tak. Nie mogła znaleźć innego wytłumaczenia na nagłą skrytość Starswilla. Cóż, na pewno ma ku temu dobry powód. A powiedział może, dlaczego w ogóle opuszczacie Candlekeep? Spytała właścicielka tawerny. Dzieląc owies od do małych torebek przy pomocy niewielkiej szufelki. Nie, Twilight dotknęła ciężko, czując coraz mocniejszy ucisk w piersiach. Tego też mi nie powiedział. Podniosła głowę, spoglądając prosto na panią Cake. Jeśli dzieje się coś niedobrego, to dlaczego Starswill po prostu mi tego nie powie? Klacz za ladą odłożyła szufelkę. Pinkie, możesz przynieść kufel grzanego cydru? Obeszła kontuar i objęła fioletowego jednorożca nogą. Porozmawiajmy. Zaprowadziła Twilight do najbliższego stolika, ustawiając ją na krześle, po czym sama usiadła obok. Chwilę potem Pinkie położyła na blacie przed magiczką parującą kufel cydrą. Twilight od razu chwyciła go magią i wypiła wdzięcznie. Westchnęła głęboko, kiedy trunek spłynął w dół jej gardła, a jego ciepło uspokoiło jej nerwy. Jestem pewna, że Starswill nie opuszczałby miasta bez uprzedniego przemyślenia takiej decyzji. On kocha to miejsce i wie, że ty też je kochasz, zapewniła pani Cake. Twilight wzięła kolejny łyk cydru. Wiem, zaczęła przyglądać się lewitowanemu przed sobą kuflowi. Będę tęsknić za panią i za panem Cake także, zwróciła wzrok w stronę gospodyni. Jesteś się dla mnie niczym rodzina, powiedziała szczerze. To państwo Cake wychowali Pinkie Pie, a ich tawerna zawsze była pełna bezwarunkowej miłości, której czasem brakowało Starswillowi. Karczma rzeczywiście stanowiła dla Twilight drugi dom, zaraz po bibliotece. My także będziemy tęsknić, Twilight. Pani Cake uśmiechnęła się ciepło. Ale jestem pewna, że niedługo znowu się zobaczymy. Uważaj na siebie, dobrze? To się dzieje naprawdę, zdała sobie sprawę Twilight. Dobrze, odparła, przytakując. Nie wspomniała jednak, że najpewniej jej powrót wcale nie będzie taki szybki. Ruszam na przygodę, dodała. Pinkie przytuliła ją mocno. W końcu, a teraz lepiej idź już spotkać się ze Starswillem. Nie martw się, pożegnam cię przy bramie. Nie spodziewałabym się po tobie niczego innego. Magiczka odwzajemniła uścisk serdecznym uśmiechem. Będę za tobą tęsknić. W drodze powrotnej do biblioteki Twilight wstąpiła do małego sklepiku alchemika, zamieniając resztę monet na kilka cennych mikstur leczniczych oraz antidotum. Kiedy dotarła do biblioteki, Starswill już na nią czekał, stojąc przed prowadzącymi do wejścia schodami. Miał założone swoje juki, wypełnione niechybnie mnóstwem przydatnych rzeczy oraz znoszony płaszcz owinięty wokół grzbietu. Przed sobą trzymał swoją dębową laskę, zakończoną fantazyjnym węzłem ze skręconego drzewa. Twilight od razu wyczuła, że ten zwykły, zdawałoby się, przedmiot jest zaklęty. Tego typu kij mógłby mieścić bardzo przydatne zaklęcia. Starswill otaksował ją wzrokiem pełnym mądrości, nabytej przez wiek oraz doświadczenie. Wygląda na to, że jesteś gotowa, ale przydałoby ci się jeszcze jedna rzecz. Uśmiechnął się i wyjął spod płaszcza miecz, prezentując go przed uczennicą. Elegancko wykonany, miał około 2 kopyt długości, niewiele mniej niż jej nogi. Miecz posiadał cienkie, piękne, zakrzywione jednosieczne ostrze, zaś chwyt owinięty miękką opadką wyglądał na dostatecznie komfortowy, aby można było trzymać broń w zębach.
Jednak ogólny kształt miecza od razu wskazywał na to, że został on wykuty z myślą o walczeniu nim przy pomocy magii. Twilight nigdy nie czuła potrzeby, aby korzystać z broni, ale mimo to od razu sięgnęła swoim magiem po wyciągniętą ku niej klingę, wyrywając ją z zaklęcia reputacji swojego mentora. Miecz sprawiał wrażenie niezwykle lekkiego. Wiedziała, że najpewniej bez trudu mogłaby nim machać i z łatwością zmieniać kierunki. Wyczuła też w broni magiczną pustkę, czekającą aż zostanie wypełniona. To czaro ostrze, wykute w zamierzchłej epoce, począł wyjaśnić Sarsfield. Jego nazwa to Solstycjum, zaś zaklęta w nim magia pozwoli ci parować ciosy i celnie uderzać w cel. Możesz nawet przechowywać w nim zaklęcia. Twilight powiodła wzrokiem po krawędzi ostrza i pokręciła głową. Nie mogę. Jest piękny i z pewnością przydatny. Dziękuję za twą ofertę, ale nie będę potrafiła się nim odpowiednio posługiwać. Nigdy nie wykorzystywałem lewitacji do machania bronią. Uniosła Solstycjum, aby oddać go mentorowi. Nigdy nie sądziłam, że będę tego potrzebować, mruknęła. Lecz może okazać się, że będziesz, arcymag posłał jej rzeczowy uśmiech. Jeśli wydarzy się najgorsze i zajdzie potrzeba, byś z niego skorzystała, to może się okazać, że będziesz posługiwać nim lepiej, niż li sądzisz. Jednak modlę się do Celestii, by do tego nie doszło. Zachowaj ten miecz, Twilight, choćby tylko po to, aby ukoić obawy starego kucyka. Trakt jest niebezpieczny, a ja nie zawsze będę mógł przy tobie być, aby cię ochronić. Twilight przeniosła miecz nad siebie, schowała do pochwy i wsunęła między jeden z pasów wiłków. Starsfield nieczęsto przywoływał imię solarnej bogini. Zachowam go, mistrzu, owinęła przednie nogi wokół Starsfielda w ciasnym uścisku. Dziękuję. Wzięła ostrze, nawet jeśli w duchu wiedziała, że stary kucyk i tak zawsze przy niej będzie. Arcymag zaśmiał się cicho. Notka. Kopyto. Jednostka miary. Jedno kopyto to odległość, jaka dzieli od siebie nogi przeciętnego kucyka, stojącego prosto. Koniec not. Zatem ruszajmy. Zgodnie z obietnicą. Pinki czekała na nich przy bramie Citadeli. Klacze pożegnały się mocnym uściskiem i ciepłymi słowami, a także obietnicą rychłego zobaczenia. Twilight wyraźnie widziała, że Pinki chciała do nich dołączyć, ale widziała też, że Starsfield na to nie pozwoli. Stary mag nigdy nie narażałby kogoś na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Twilight zrobiła ostatni krok w swoim dotychczasowym domu i pierwszy na długiej drodze. Jaka rozciągała się przed nią jej mentorem. Obejrzała się za siebie, obserwując zamykające się wrota, kandleki. Po czym skierowała wzrok na rozpościerający się przed nią świat. Jej przygoda właśnie się rozpoczęła.